No, cześć. Jola poszła siku, więc przejmuję ten kanał. Witam Was we vlogu z kilku dni na Sycylii, na którą wyjechaliśmy razem z Hanią S. i jej dziewczyną. Piteczku, jak się bawisz? Cudownie, są wakacje mojego życia. Tęsknię za rolkami troszeczkę? To jest jedyny minus tego wyjazdu. Hania jest bardzo dzielna w pozowaniu do zdjęć. To jest ważna rzecz. Na wakacjach influencerów. O, tutaj masz super zdjęcia. Ale w tle są ludzie, nie? Tak. Byłam już w życiu we Włoszech parę ładnych razy. Chyba w żadnym innym kraju nie byłam tyle razy. Ale nigdy za Włochami nie przepadałam. I dopiero ta pierwsza wizyta na Sycylii to zmieniła. Może to dobre towarzystwo, może to świetna pogoda, a może to wszystko razem i coś jeszcze zupełnie innego? O kurde, nawet cytrynowy mi smakuje. Cytrynowe są najlepsze. Jola, spróbuj tego. Zamieszkaliśmy w Katanii i przede wszystkim tam byliśmy. To nasz taras, a z niego widok na Castello Ursino, czyli zamek z XIII wieku, w którym teraz jest Muzeum Sztuki, którego nie odwiedziliśmy, bo nie mieliśmy czasu. Znaleźliśmy w ogóle przepiękne Airbnb. Pokażę Wam. No jest tu parę pokoi, mają dziewczyny swój pokój, my mamy swój pokój, ale salon. Chodzimy tutaj, w ogóle pianino. Wielki stół, w ogóle piękne grafiki. Kamil zrelaksowany. Zrelaksowany Kamil jest najlepszym elementem tego mieszkania. Mieliśmy też oczywiście kuchnię z jadalnią i nawet to drugi taras z widokiem na, na samą Etnę. Ej, co ty robisz? Nie, tak serio, to tylko jedną jakąś przebitkę nagraj ze mną, żeby była już na tym vlogu, bo ciągle jest tylko Hania S. Hania i przyjdzie. Ciągle zdjęcia ona na mieście. Od razu z czego dwie. Hania przed dwie. Ustawcie się. Ja tu nie jestem, żeby cię zabawiać, Kamil. Jaki masz smak? Ja mam mandarynkowe i wychodka. A jak nazywa?
Udało nam się też wyjechać włoskim pociągiem do niedalekiej Taorminy. To jest miejscowość, na którą musieliśmy trochę podejść na nogach pod górkę. Nawet całkiem sporo i była to dosyć ciężka wyprawa, więc polecam wjechać tam jakimś środkiem transportu. Kamil przekonał nas, żeby pojechać właśnie tam, bo słyszał od wielu osób, że warto. Postanowiłyśmy mu zaufać. Pamiętasz, Kamil, jak byliśmy w Rzymie w takim? Tak, pamiętam, czymś. To prawda. Tylko wtedy nie było tak ciepło jak dzisiaj, pamiętasz? No, było zimno. No, ale tu jest, wydaje mi się, tak pięknie, bo jest nad samym morzem. Tam było to dużo większe. Wow, ale tam jest widok. Czyli dobrze, że zaproponowałem Taorminę. Tak. Hejka kochani, Jola poszła siku, więc przejmuję ten kanał. Bardzo podziwiam Jolę, jak nagrywa vlogi, bo ona jest taka zaangażowana, że my tu mamy gdzieś iść, a ona wszędzie z tym aparatem. Ja powiem szczerze, że nie jestem taką dobrą youtuberką, bo mi się tak nie chce. A Jola co? Jola biega, nagrywa, widzi tutaj po prostu opuncję i już wyciąga kamerę i już coś tam. Szacunek Jola, pozdrawiam. Zapraszam na kanał Hania S. Psychologia, zdrowie psychiczne i lifestyle. O kurde, idzie. Przypał. Idzie nasza istotka. Jak tam? Podoba ci się nagrywanie vlogu, Hania? Nie chciałoby mi się. No. Ale szanuję. Dzięki. Też siebie podziwiam. Kiedyś też by mi się nie chciało. Nie no, bo ja mam trochę tak, że ja mam wtedy poczucie, że jestem w pracy, że niby mam coś tutaj sobie chodzić, robić, ale trzeba wyjąć aparat. Jak tak, chodzisz, to jednak mieć taki filtr, co ładnie by wyglądało, co warto nagrać, coś tam. Dlatego jestem dosyć słaba we vlogi, bo jednak mi się to w głowie mi się nie mieści. Nie mam tyle miejsca w głowie, żeby o tym wszystkim myśleć. Więc szacun. Ja to totalnie rozumiem, bo ja tak miałam mega długo. Ciągle dla mnie to był taki mega ciężar nagrywanie vlogów, więc nie wiem, no wiesz, nie wiem ile potrwa to, że jest to dla mnie fajne, więc korzystam póki mogę. Ja jak mam taki, że nastawię się, że ten dzień jest na vloga, to spoko, tylko że wtedy faktycznie cały dzień myślę o tym i nie wypoczywam pracy, tak, więc tak, nie chciałam tak na wakacjach. Tak, no, tak, jest i on. Cześć, to ja. Kamil też nagrywa dużo przebitek, to jest duża pomoc. Widzę. Szczególnie jak jest dużo ludzi, ja się wstydzę. Co jesz? Pizza italiana. Mam tego śle, że mówiła, że ma się trzymać. Trzyma się. Nie no, była. Lepsza niż ta w Warszawie. Kurwa, ta w Warszawie była niedobra. Po prostu dwóch kliczkach z rębana, czyli z winą, ale z bąbelkami ze Sprite'a. Jola Esz. Popatrzcie, jaka estetka artystka, no. O, cytryna. Wspaniała. Patrzcie, na jednej rodzinie. Na tym samym rośnie cytryna i limonka. No nieprawda, to jest niedojrzała cytryna po prostu. Pan osycha też. Dobra, to ja i opuszczę.
intensywne wyprawy połączyliśmy tym razem z zupełnie chillowymi, spokojnymi porankami i wieczorami. Tego dnia akurat dziewczyny spały dłużej, więc my zrobiliśmy sobie na spokojnie śniadanko i mieliśmy trochę czasu dla siebie. Wybraliśmy się na słynny targ rybny w Katanii, pełen nie tylko mięsa, ale przede wszystkim niesamowitych kolorów, owoców, warzyw. I zakochałam się w ogóle jakoś na nowo w owocach na tym wyjeździe. Czuję, że to będzie bardzo owocowa wiosna i lato. Właśnie. Pyszny. Aparat tak, żeby zrobić taki ładny kadr, bo będziemy z Hanią nagrywać filmik, ale coś mi tu nie wychodzi. Chociaż powinno wychodzić i być proste w takim miejscu. Takie ładne światło na ciebie pada. Nawet, czy, ale czekaj, jak coś też możemy... Fajnie, jeszcze ptaszki będą nam latać. Idealnie byłoby, jak jeszcze za nami byłyby jakieś światełka. No, widzisz. Pokaż. Ja bym dała, żeby były te kwiaty też. Mhm. O, i my będziemy gdzieś tak. Ale do czego? Nie wiem, na ile wyraźnie to powiedziałam, ale te wakacje też są dla mnie wyjątkowe, bo okazuje się, że wcale wakacje nie muszą mi służyć do dogrywania, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek energię, ale do cieszenia się w ogóle wszystkim. I to są pierwsze wakacje w moim życiu, na którym nagrywanie vloga, nagrywanie Instastory, wchodzenie po mieście nie jest dla mnie jakby obciążeniem, tylko jakby taką dodatkową radochą.
I to jest też ten temat filmu, który nagrywałyśmy z Hanią, który wy już pewnie widzieliście na moim kanale, o farmakologii i o lekach od psychiatry, co one zmieniają w życiu. I jeszcze raz może to podkreślę, że absolutnie nie chcę brzmieć jak reklama jakichkolwiek leków, bo absolutnie nie polecam. I mam nadzieję, że jak najmniej osób w ogóle z czegokolwiek musi się leczyć. Ale jeżeli cierpimy, jeżeli jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni, to warto wiedzieć, że są różne możliwości zbadania się, sprawdzenia, czy nie jest to coś, co można zmienić. I też o tym w tym filmie z Hanią wspominałam, że moja droga w ogóle zastanawiania się, co mi się dzieje, że ja nie mam tak bardzo sił, zaczęła się od endokrynologa. Kiedy już to uregulowałam, okazało się, że to jeszcze nie koniec. Jednocześnie cały czas psychoterapia. No i dopiero dzisiaj, naprawdę po kilku latach, konsultowanie się u specjalistów, szukania i tak dalej, i pracy nad sobą. Jestem na wakacjach, na których żyję pełnią życia, ha, ha, ha. Takie proste, nie? Takie kurde oczywiste. Wiele osób to ma jako normalne. A ja się mega tym jaram, bo doświadczam chyba tego no pierwszy raz od... Nie pamiętam kiedy, nie?